zrównoważony rozwój, kompleksowe podejście do każdego pokolenia. To są działania, które podejmujemy, staramy się wobec tego zyskać taki tytuł miasta przyjaznego dla dzieci. Przez ostatnie miesiące podejmowaliśmy szereg starań przygotowawczych do tego, żeby móc przystąpić do tego programu, czyli uwiarygadnialiśmy, potwierdzaliśmy nie tylko chęci, ale również rzeczywiście zdolności i realne działania, które podejmujemy. No i zobaczymy, jaki będzie finisz, ale jesteśmy pełni nadziei na to, że uzyskamy certyfikat, który w Polsce posiada bodajże 2 miasta. Stara się o niego kilkanaście innych, więc byłoby to ogromne wyróżnienie. Dla nas też taki powód do pozytywnej oceny tego, co robimy. I też chcę na koniec jeszcze dodać, że chciałbym powołać rzecznika praw dziecka w Opolu, dziecka i ucznia. To jest taki wniosek Młodzieżowej Rady Miasta, więc to również by wpisywało się w te nasze działania, które w mieście prowadzimy. Co polska młodzież rozumie pod hasłem miasto przyjazne dzieciom? Żyjecie tutaj już od maleńkości. Jak byście chcieli przełożyć hasło na tę rzeczywistość, jaka jest? Według mnie jest to miasto, które słucha młodzieży, w którym głos młodzieży jest bardzo ważny i jest brany pod uwagę w każdej kwestii. Moim zdaniem jest to też takie miasto, które dba o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia, tym bardziej w ostatnich latach. Też w związku z sytuacją całą międzynarodową, to też może młodzież przytłaczać. Na pewno więcej miejsc dla młodzieży, które na przykład prace zabaw, boiska i takiego typu rzeczy. Dla mnie to miasto, które właśnie tak samo jak koleżanka powiedziała, stara się z nami kooperować. I ja w sumie najbardziej się bym skupiał na dążeniu do sportu, bo tutaj każdy z nas ma inne zdanie i razem łącząc te siły jesteśmy w stanie naprawdę wiele osiągnąć. Zawsze mówię, że ja jestem ogromną fanką tego programu Miasto Przyjazne Dzieciom, z bardzo konkretnego powodu. To ten program naprawdę zmienia życie młodych ludzi w miastach. Tu się nie da udawać, tu się nie da wybudować dwóch placów zabaw i powiedzieć, jesteśmy miastem przyjaznym dzieciom. Nie, te zmiany dotyczą każdego obszaru życia młodych ludzi i to są zmiany prawdziwe, to są zmiany realne i zawsze z ogromną radością obserwuję, jak one są przeprowadzane w miastach. Ważne jest też, żeby podkreślić, co pan prezydent tu też bardzo ładnie ujął, że tak naprawdę oczywiście tytuł, który jest przyznany, mam nadzieję, że ta droga zakończy się dla państwa sukcesem, jest oczywiście ważny i jest wyróżnieniem, jest też potwierdzeniem, że miasto dołącza do prestiżowego grona miast i w Polsce i na świecie, bo na świecie jest już ich ponad 4000 i to są takie miasta jak Paryż, Londyn, Potsdam, więc naprawdę grono szacowne, ale ten tytuł nie jest najważniejszy w tym wszystkim. On gdzieś jest zwieńczeniem ciężkiej pracy, jest zwieńczeniem całej drogi, ale to ta droga jest najważniejsza i wszystkie jej poszczególne etapy, bo to właśnie te działania podejmowane w tym czasie stanowią tą największą wartość tego programu, czyli tę zmianę dla dzieci i młodych ludzi. I ostatnia, najważniejsza z mojego punktu widzenia część tego programu dotycząca tego, że młodzi ludzie będą mieli i mają, mam nadzieję, w wielu miastach tak się dzieje, szansę wpływania na decyzje, które ich dotyczą. Szansę zgłaszania swoich inicjatyw i liczenia na to, bycia przekonanym wręcz, że one będą wzięte pod uwagę i w jakiś sposób będą realizowane. To jest bardzo ważna część programu, na której ogromnie nam zależy i dlatego każde miasto przystępujące do tego programu cenimy szczególnie, bo wiemy, że koncentruje się ono właśnie na tym, żeby młodzi ludzie mieli głos i byli słuchani. Decyzja pana w czerwcu zeszłego roku o tym, aby w ogóle przyjrzeć się temu programowi i rozpocząć działania zmierzające do tego, żebyśmy dzisiaj mogli się tu spotkać i podpisać tę formalną już umowę o przystąpieniu do programu, była bardzo, bardzo, bardzo znaczącą decyzją, bo nie każdy, wierzcie mi państwo, często rozmawiamy z włodarzami miast, nie każdy włodarz miasta tak naprawdę chciałby w 100% usłyszeć, jak naprawdę wygląda sytuacja młodych ludzi
dzieci i młodych ludzi w jego mieście. Faktycznie głos młodych ludzi, który jest uwzględniany w miastach, jest bardzo ważny. Wiemy z doświadczenia, że młodzi ludzie mają mnóstwo fantastycznych pomysłów, mnóstwo energii, mnóstwo chęci do tego, żeby zmieniać i naprawdę bardzo fajnych inicjatyw. Dlatego też warto ich słuchać, warto brać to pod uwagę i zmieniać miasto tak, aby było ono dla nich przyjazne, ale również pozwalało też na to, żeby młodzi ludzie chcieli zostać w tym mieście i żeby chcieli się też rozwijać i zmieniać to miasto na coraz piękniejsze i coraz bardziej też przyjazne kolejnym pokoleniom. O dobrostanie dzieci, o tym, jak powinna wyglądać opieka nad naszymi najmłodszymi obywatelami, jest bardzo zbieżne z tym, jak my widzimy te nasze cele w mieście. Czyli ta pełna zbieżność powoduje to, że my jesteśmy w pełni zaangażowani w ten projekt. Chcemy doskonalić się w tych obszarach, które są wskazane. I to w obszarach partycypacji młodzieży i uczestnictwa w naszej społeczności i w kształtowaniu warunków i do edukacji, i warunków życia, i opieki zdrowotnej. To jest, bo trzeba sobie powiedzieć, że to jest bardzo szeroki program. Wiem od współpracowników, że ta diagnoza została przeprowadzona wzorcowo u Państwa, że obejmowała naprawdę tak wiele aspektów, tak wiele grup, które miały szansę wypowiedzieć swoje zdanie, tak wiele wskaźników, które w innych miastach są ciężkie do pokazania i wydobycia. Państwu się to udało. Bardzo się cieszę, bo to rzeczywiście powstał dzięki temu rzetelny obraz sytuacji młodych ludzi w Państwa mieście.